Dzień dobry Państwu. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, a to były 2 tygodnie posiedzeń komisji parlamentarnych. Dzisiaj jest posiedzenie tak zwanej mini-sesji, czyli dodatkowej sesji, która odbywa się w Brukseli. Ale dla mnie te 2 tygodnie to były przede wszystkim tygodnie 2 bardzo ważnych konferencji. W ubiegłym tygodniu byłam współorganizatorem konferencji poświęconej programowi Erasmus+. Zastanawialiśmy się, jakie wprowadzić zmiany, żeby ten program przede wszystkim był dużo bardziej dostępny także dla osób pochodzących ze środowisk uboższych, dla osób niepełnosprawnych, ale także w dużo większym stopniu dla nauczycieli. Natomiast w tym tygodniu już organizowałam konferencję poświęconą modernizacji systemów edukacji w Europie. I to edukacji rozumianej od przedszkola po szkolnictwo wyższe. Na konferencji obecni byli poza komisarzem Navracsisem, który jest odpowiedzialny za edukację i kulturę w Komisji Europejskiej, poza przewodniczącą Komisji Edukacji i posłów z tejże komisji, przedstawiciele wielu europejskich organizacji reprezentujących właśnie poszczególne etapy edukacji. Nasze motto do tej konferencji brzmiało: jeżeli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, pozbawiamy nasze dzieci jutra. A więc modernizacja jest konieczna, ale musi dokonywać się z myślą o dobru najważniejszego podmiotu w systemach edukacji, czyli dobru dziecka. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień z Brukseli, a za 2 ze Strasburga. Dziękuję.